Dzień dobry, moi drodzy, to jest 31, zdaje się, grudnia, czyli ostatni dzień roku i to jest pierwszy odcinek Wstawaków w ostatnim dniu roku. Czyli mówiąc najkrócej, najbardziej ekspresowo, zapraszam na nowy odcinek. Moi drodzy, moi kochani, nie widzieliśmy się kilka ładnych tygodni, w sensie oczywiście widzieliśmy się, bo była seria poranna roratnia, ale nie widzieliśmy się we wstawakach od kilku tygodni i wracamy oczywiście ze wstawakami, które przez najbliższe oczywiście tygodnie, miesiące i w ogóle dziesięciolecia i miliardy lat będą wam znowu towarzyszyły. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że możemy się znowu wstawakowo spotkać, bo ja naprawdę bardzo lubię te nasze poranne spotkania. Dzisiaj Sylwester, więc taki będzie odcinek bardzo sylwestrowy, bo trzeba dzisiaj zrobić jedną prostą rzecz i tylko o tej jednej prostej rzeczy chciałbym wam powiedzieć. Będzie to bardzo proste i bardzo krótkie, ale myślę, że w ogóle trudne może być. Mianowicie, bo chciałbym wam dzisiaj nie dawać żadnej ciekawostki, nie dawać żadnej mądrej myśli, nie dawać żadnych tam, nie wiem, innych przykładów, tylko poprosić was o jedną prostą rzecz. Kochani, znajdźcie dzisiaj trochę czasu, tego 31 grudnia, żeby podziękować. Moi drodzy, podziękować za ostatni rok, który się wydarzył. On był różny. Na pewno w tym roku w waszym życiu wydarzyło się dużo dobrych rzeczy, na pewno też wydarzyło się dużo złych rzeczy. Może nawet ktoś ma takie doświadczenie, to był naprawdę trudny i zły rok, a może ktoś ma oczywiście odwrotne, może ma takie doświadczenie, to był wreszcie dobry rok. Jakikolwiek by nie był, podziękuj. Kochani, dzisiaj to, co trzeba zrobić, i to jest w ogóle taka postawa chrześcijańska, która jest nam bardzo potrzebna w ogóle na co dzień, to jest podziękować za wszystko, co się wydarza, bez względu na to, jakie było. Muszę wam powiedzieć, jak sobie o tym myślałem, co mam wam powiedzieć dzisiaj. Ja mam taką praktykę, jak do mnie ktoś przychodzi, żebym go na przykład otoczył modlitwą, nie? Jak ktoś prosi, ojcze, pomódl się nade mną. Zawsze jak ktoś klęka, ja kładę ręce na jego głowę, żeby się poprosić, żeby pomodlić się i poprosić o błogosławieństwo dla tego kogoś, zawsze zaczynam od tego, że dziękuję Panu Bogu za tego człowieka. Bardzo często ten człowiek przychodzi do mnie w jakiejś trudnej sytuacji, bo prosi mnie na przykład o pomoc, bo mu się dzieje coś bardzo złego, no i chce modlitwy. Ja zawsze zaczynam od dziękowania. I widzę dosyć często, jak nagle zaczynam dziękować i mówię, dziękuję Panie Boże za życie tego człowieka, dziękuję za wszystko, co się w tym życiu dzieje, dziękuję Ci za tą trudną sytuację, w którą on tu przychodzi, to widzę taki moment takiego zdziwienia, takiego, ale jak to, ja tu przychodzę po pomoc, a ten mi tu dziękuje, że mi się tu źle dzieje. Kochani, to jest klucz do wszystkiego. W modlitwie jest tak, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest dziękować za każdy moment, za każdą sytuację, bez względu na to, jaka ona jest. I kochani, to uwielbianie Pana Boga, dziękowanie Panu Bogu, wychwalanie Pana Boga w tym, co nam się dzieje, to jest brama, która mu pozwala działać w naszym życiu. I kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj, jeżeli to możliwe, pójdźcie gdzieś do kościoła, na przykład na jakąś adorację na chwileczkę. Jeżeli nie, zróbcie to oczywiście gdziekolwiek, w domu albo gdziekolwiek się da, żebyście na chwilę usiedli i żebyście Panu Bogu, przejrzyjcie tak w głowie ten rok. Przejrzyjcie cudowne wydarzenia i za te cudowne wydarzenia podziękujcie. Dziękuję Ci, Panie, za takie błogosławieństwo w tym roku, za takie błogosławieństwo, za to, że ze mną jesteś, że mi dawałeś takie rzeczy. I też przejrzyjcie wszystkie te, które nie były fajne, wszystkie te, które może były nawet wręcz bardzo ciężkie, bardzo trudne. I również za nie podziękujcie. Nie w takim kluczu oczywiście, żeby sobie mówić, super, że mi się wydarzyło coś złego, albo może właśnie to się wydarzyło i trwa ciągle i ciągle jesteś w czymś złym. Ale dziękuj, Panie Boże, wiem, że jesteś w tym i dziękuję Ci, że jesteś obecny w tym. Dziękuję, że cokolwiek mi się wydarza, ja wierzę, że do Ciebie to prowadzi, że Ty we wszystkim znajdziesz drogę do mnie. Kochani, dzisiaj 31 powinien być dzień dziękczynienia. Tak jak mają w Stanach, nie? Ten taki dzień dziękczynienia, tylko trochę wcześniej, gdzieś tam w listopadzie chyba zazwyczaj, to my powinniśmy dzisiaj 31 grudnia zrobić taki ogólnokatolicki dzień dziękczynienia. Każdy dzień oczywiście powinien być dniem dziękczynienia, ale myślę, że ten dzisiejszy szczególny. Więc taka dzisiaj prosta dla was rzecz. W Sylwestra, zanim tam może ktoś pójdzie na jakąś zabawę, albo może spędzicie tego Sylwestra sami, ja nic szczególnego absolutnie nie będę dzisiaj robił. Będę z przyjaciółmi po prostu, pewnie będziemy oglądać przez północ filmy, bo to co innego robić. Kochani, podziękujcie. Jeżeli to możliwe, pójdźcie dzisiaj na Eucharystię. Często są w tych różnych miejscach, w sensie w tych różnych miejscach, w kościołach, tam gdzie jesteśmy, są takie Eucharystie właśnie noworoczne, takie sylwestrowo-noworoczne, czasami nawet do północy. Albo po prostu wieczorem dzisiaj pójdźcie na Eucharystię i podziękujcie z całego serca. Zróbcie Eucharystię, czyli dziękczynienie, bo to, jak wiecie doskonale, Eucharystia znaczy. Kochani, tyle w tym dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku Wstawaków po przerwie. Jutro oczywiście odcinek noworoczny, bardzo was na ten odcinek zapraszam i spotykamy się codziennie we Wstawakach porankami. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i zapraszam was wszystkich dzisiaj do dziękczynienia.
No dobrze, to rozpoczęliśmy, kochani. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Przypuszczam, że jakoś tam z rana go pewnie nie obejrzycie, no bo będziecie po Sylwestrze w większości pewnie, ale będzie na was czekał od samego rana. W ciągu dnia będzie można sobie zajrzeć i sobie wstawaki również noworoczne obejrzeć. Ściskam was najserdeczniej, błogosławię i jakżeż się cieszę, że znowu wstawakowo się spotykamy. Z Bogiem, pa!